Wykaż, że dla każdej liczby rzeczywistej A i każdej liczby rzeczywistej B spełniona jest nierówność. No to najpierw powymnażajmy wszystko, czyli jest 5B kwadrat minus 4AB plus A kwadrat musi być większe bądź równe 0. Ja trochę tu pozmieniam kolejność, czyli jest A kwadrat minus 4AB plus 5B kwadrat. Gdybyśmy tutaj mieli 4b kwadrat, to by można było skorzystać ze wzoru skróconego mnożenia. No to sobie to zróbmy. Tak, bo 4b kwadrat plus b kwadrat to jest 5b kwadrat. I co dalej? W tym miejscu mam wzór skróconego mnożenia i go po prostu muszę zwinąć jakby. Czyli jest a minus 2b do kwadratu plus b kwadrat większe bądź równe 0. I teraz tak. Dlaczego tak to zwinęłam? Bo wzór mamy tak a minus b do kwadratu równa się a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat. W naszym przykładzie mamy podaną tą stronę, która wygląda a kwadrat minus 4ab plus 4b kwadrat. Tak, czyli moje a to było a i dlatego już mogłam tu napisać minus ab, to miałam tak b kwadrat równa się 4b kwadrat. Czyli jak spierwiastkuję, to moje b równa się 2b i dlatego tu dałam 2b. Do kwadratu. To taka dygresja. Ale już mamy tutaj ten moment. I co dalej? Przypominamy, że moje a i b należy do zbioru liczb rzeczywistych, tak? I każda liczba, to trzeba by było tu napisać, no nie, że każda liczba podniesiona, jak się będę pisała, że tak, czyli każda liczba rzeczywista podniesiona do kwadratu zawsze jest dodatnia. Dodatnia, czyli większa od zera. Więc a minus 2b podniesione do kwadratu jest liczbą większą od zera. Podobnie nasze b podniesione do kwadratu jest również liczbą dodatnią. A suma dwóch liczb dodatnich jest większa od zera. Ale jeszcze jedną ważną rzecz tutaj chciałam dodać. Już tutaj chcę, żeby to nam się pięknie zmieściło. O tak. O, i tak. Każda liczba rzeczywista podniesiona do kwadratu zawsze jest dodatnia. I teraz tak, więc a minus b podniesione do kwadratu jest liczbą większą od zera. Ale i te, tak. Suma dwóch liczb dodatnich jest większa od zera. Natomiast gdy a minus 2b będzie równe 0, to b podniesione do kwadratu nadal będzie liczbą dodatnią, więc spełnia naszą nierówność. Aha.
Dodatkowo, gdy cała nasza lewa strona będzie równa 0, to nadal nasza nierówność jest spełniona, bo mamy nierówność nieostrą, czyli większą bądź równe 0. Tak. Ta-dam. No i to obsesa. To jest właśnie umotywowanie, dlaczego to jest spełnione. Także daj znać, czy to jest wszystko jasne, czy coś jeszcze tutaj dopowiedzieć, dopisać i tak dalej. Tutaj podgumuję trochę. No, to tyle.